potrenerował wystawę studentów Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa i w tym momencie w imieniu pana burmistrza, którego również bardzo serdecznie witam wraz z małżonką, bardzo serdecznie witam przede wszystkim artystów, autorów, czy właściwie tym razem autorki prac, które za moment Państwo obejrzycie. Witam, miłe Pani. Proszę Państwa, są z nami wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych. Jest z nami Pani Prodziekan, Pani Katarzyna Stępień. Witam Pani Katarzyna. Pani Katarzyna jest, jak się mówi, świeżo upieczonym prodziekanem, więc proszę przyjąć gratulacje. Witam gorąco Pana Profesora Łukasza Kaliczko. Pana Szymona Wykanowskiego. Na początku października 10 fantastycznych dni. Studenci Akademii Sztuk Pięknych spędzają czas na Zamościśnie. Malują, zwiedzają, pomagają nam w warsztatach. Pan Szymon już przeprowadził warsztaty dla młodzieży z naszych szkół gimnazjalnych. Też mieliśmy wystawy, powstały fantastyczne prace. A to, co powstało w ciągu tych 10 dni, będziecie Państwo mogli za moment obejrzeć. A właściwie tak dzisiejszy wernisaż poprowadzą dla Państwa nasi wykładowcy. Pan profesor Łukasz Koniczko. Panie profesorze, proszę o kilka słów. Proszę Pani dziekan, tak? Dziękuję. Dobrze. Pani Katarzyna. Uszanujmy hierarchię. Cieszymy, że to już kolejny rok z tej pracy i okazuje się, że kolejne dziesięciolecie rozpoczynamy tym wydarzeniem. Bardzo jest nam tutaj zawsze miło i wygodnie, jak się okazuje, jak słyszymy od studentów. Mamy nadzieję, że te prace pokażą chociaż w jakimś drobnym odzwierciedlu to, jak miło i przyjemnie spędzili ten czas. Zachęcam także do rozmów i pytań i jakiejś aktywności też w ich stronę, bo oni myślę, że też bardzo dużo o swoich pracach i gości będą w stanie opowiedzieć. Także bardzo dziękujemy i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłym roku w podobnych okolicznościach. Dziękujemy. Ale proszę pamiętać, że studenci, którzy tu przyjeżdżają, oni są tu zawsze po raz pierwszy. Zawsze powstają inne obrazy, zawsze jest inna pogoda, zawsze jest inna atmosfera. I później jest dla niektórych, myślę, pierwsza publiczna wystawa prac malarskich. A tu jeszcze należy pamiętać o tym, że studenci Wydziału Konserwacji i Restauracji i Sztuki, można powiedzieć w pejzażu naszej uczelni, są bardzo szczególnymi studentami. To nie są ci, którzy będą przez całe życie pastwić się nad sobą w swoich pracowniach artystycznych, czyli będą pracować nad swoimi obrazami. Oni przede wszystkim będą prześladować się nad obrazami innych artystów, ponieważ to jest właśnie specyfika służby konserwatorskiej, że ich główne zadanie będzie koncentrowało się wokół działań gdzieś z pogranicza nauki, technologii i twórczości artystycznej. No, chciałbym powiedzieć tak, byliśmy w tym roku grupą taką dosyć kameralną. Ten charakter kameralny właściwie przeniesie się tutaj z panem Jackiem Pastrnakiem, aranżując tę wystawę do tej galerii właściwie. A jak Państwo widzą, są tutaj takie jakby okoliczki właściwie. Można sobie chodzić pomiędzy tymi ściankami i widzieć właściwie, że nie taki wielki zestaw prac, ale takie pojedyncze sekwencje, w których są pokazani autorzy właściwie razem. Te prace są razem. Studentów, którzy brali udział w tegorocznym plenerze,
serdecznie dziękuję za opuszczenie te piękne okolice. I zachęcam jednocześnie do zatrzymania się przy pracy. Od tego autora, już są bardzo dobre. Dziękuję. No ja chciałem przede wszystkim wyrazić wielką radość tego, że już to tyle lat i się wracamy tutaj cały czas, tylko dwa razy w roku, raz Akademia Sztuk Pięknych pomaga nam ratować autorskie zabytki, a drugi raz, niestety na jesieni, nie zawsze trafiamy wtedy z pogodą, ale możemy zaprosić, drodzy studenci, drodzy profesorowie Akademii naszej pięknej, tej małej ojczyzny.